Moi drodzy, teraz chcę rozważać Boże Słowo. Chciałbym rozpocząć od jednego z psalmów. Jeżeli macie takie życzenie, to odszukajcie Psalm 124. W tytule jest powiedziane, że jest to pieśń pielgrzymek pieśń pielgrzymek Dawidowa. A więc wyobrażamy sobie, że było tak, iż Izraelici wędrowali co jakiś czas do Jerozolimy, bo przecież Bóg powiedział, że ludzie mają zbierać się w tym mieście na szczególne święta, które On też oczywiście wyraźnie określił, ale idąc, być może rozmawiali o wielu sprawach, które gdzieś tam w ciągu roku się wydarzyły, natomiast pieśni pielgrzymek towarzyszyły im jako takie szczególne, Wzniosłe pieśni, które im mówiły trochę o Bogu, trochę o życiu, trochę o tym Bożym prowadzeniu, jakie, jakiego doświadczali w ostatnim czasie, a przynajmniej od ostatniej pielgrzymki, a może nawet w historii całego ludu. Ten psalm zaczyna się tak: Gdyby Pan nie był z nami. Może nie czytajmy na razie dalej. Dajmy sobie dziesięć sekund, i pomyślcie: gdyby Pan nie był z Tobą, gdyby Boga nie było w Twoim życiu, gdyby Boga nie było. Smutne, prawda? Ten psalm nie mówi, że Boga nie ma. Zobaczcie, ten psalm mówi: Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael: Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się porwało, a myśmy wolni. Pomoc nasza jest w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Piękny Psalm Gdyby Pan nie był z nami, ten psalm tak naprawdę, naprawdę mówi: Bóg był z nami, Bóg nam błogosławił, Bóg nam pomagał, Bóg nas wyrywał z różnego rodzaju opresji. O niektórych wiemy, a z niektórych zagrożeń nawet sobie nie zdajemy sprawy. Ale psalmista wie, że Bóg to ktoś, kto nas nigdy nie opuszcza. To jest naprawdę niezwykła myśl. To jest myśl, która powinna towarzyszyć człowiekowi każdego dnia, bo wtedy można ten dzień przeżyć z Panem Bogiem. Bóg jest dobry. Bóg jest troskliwy. Kiedy tak patrzę, z jaką miłością patrzycie na nasze dzieci, nawet jeżeli nie jesteśmy ich rodzicami, ale patrzymy na nasze zborowe dzieci, to myślimy sobie: no mają szczęście, że mają tyle sympatii, tyle życzliwości, a już nie mówię o ich miłości ze strony rodziców przecież. Bóg, o którym mówimy, nie opuszcza nas, nie opuszcza nas jako swoje dzieci. I kiedy tak czytamy Pismo Święte, to ta prawda jest raz po raz nam przypominana. Ciągle Bóg nam o tym mówi, że, że nie jesteśmy sami, a On nas nie opuszcza. Mówi to pojedynczym osobom, ale mówi to też całemu ludowi, całemu narodowi, jak to było w Starym Testamencie. Pozwólcie, że sięgnę do księgi proroka Zachariasza. Otóż w tej księdze przeczytam słowa, które chyba dobrze znamy, ale przeczytam je w całości wersetu, jest to drugi rozdział, werset dwunasty. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które Was złupiły, że kto Was dotyka, Dotyka źrenicy mojego oka. Tak odbiera Bóg rzeczywistość. Sytuacja jest dramatyczna. To znaczy, może się już poprawia, ale Izraelici wracają z niewoli babilońskiej, która była uciążliwą karą. Wracają do domu, gdzie, gdzie czeka ich wiele przeciwności, żeby mogli odbudowywać państwo. Teraz odbudowują świątynię. Nie jest lekko. Ale Bóg mówi o tych, którzy ich teraz otaczają i są im nieprzychylni. Mówi o tych, którzy ich złupili kiedyś. I mówi, kto was dotyka. Nie jest mi to obojętne. To jest tak, jakby ktoś dotykał źrenicy mojego oka. Dobrze wiemy, co robimy, kiedy coś zbliża się do naszego oka. Mrugamy. Chronimy się ręką, oddalamy się, nie pozwalamy na to. Bóg mówi mnie boli to, gdy wam ktoś robi krzywdę. Gdyby Pan nie był z nami, Pan jest z nami, Pan jest z nami. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, ostatnią księgę Pisma Świętego. I tam mamy przedstawione różne straszne rzeczy, które mają się jeszcze przez ziemię przewalić, po to, żeby w końcu nastał jakiś finał. Widzimy oczywiście nadzieję w Bogu, ale przecież będzie się działo wiele przykrych rzeczy jeszcze wcześniej. I w siódmym rozdziale tej księgi, w wersecie drugim i trzecim, czytamy. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Bóg mówi dosyć. Na to wam nie pozwalam. Bóg wie, jacy jesteśmy. Bóg wie, że bez Niego nie mamy żadnych szans z mocami ciemności. I On jest z nami, bo inaczej nie. Nie wyobrażajmy sobie tego, jak mogłoby być inaczej. Nie ma potrzeby. Bóg jest z nami. I nie jest to, wiecie, takie jakieś buntczące słowo człowieka pełnego arogancji. Nie, to jest słowo naszego Ojca, które próbuje nam powiedzieć. Że nigdy nie jesteśmy sami na tej ziemi, bez względu na to, co by się działo. Chciałbym dzisiaj czytać trochę z Biblii i zacznę od samego początku, kiedy rozpoczynała się historia rodzaju ludzkiego. Historia, która pięknie się rozpoczynała, ale bardzo szybko mogła się skończyć. A jednak. W trzecim rozdziale od wiersza siódmego czytamy. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział. Usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. Bóg po coś przychodzi. Człowiek jest zakłopotany, człowiek się boi, no, są ku temu powody, ale przecież Bóg przychodzi po to, żeby poszukać go, żeby z nim porozmawiać ale też między innymi po to, żeby Adam, Ewa mogli usłyszeć niezwykłą rozmowę o tej nieprzyjaźni między wężem i niewiastą, między jej potomstwem i jego potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, słyszy wąż. To potomstwo. Ty ukąsisz je w piętę, ale ono zdepcze ci głowę. Zobaczcie, gdyby Pan nie był z nami, gdyby Pan nie był z nami, z ludźmi, z ludzkością, w tym momencie... To historia ludzi by się skończyła i nikt nie mógłby powiedzieć, że Bóg był niesprawiedliwy. Natomiast Bóg przychodzi z dobrą nowiną. Z informacją, że narozrabialiśmy, naprawdę zniszczyliśmy pokój we wszechświecie. Przynajmniej tutaj na Ziemi my do tego się przyłożyliśmy jako ludzie, ale On to naprawi. Właśnie dzięki Bogu, dzięki naszemu Panu, który zawsze był, jest i będzie z nami, możemy żyć. I nie mówmy, że to jest tylko tyle, bo życie umożliwia nam korzystanie z wielu, z wielu rzeczy, które Bóg nam daje. Bóg nam podtrzymuje życie, chociaż. Kiedy czytamy inne historie, widzimy podobnie Boga, który rzeczywiście próbuje nam ciągle coś pokazać. To znaczy on to robi, ale chce, żebyśmy my to zauważali. Na przykład w XIV rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej czytamy o tym, jak to Izraelici po wyjściu z Egiptu dotarli nad brzeg morza, a za sobą zobaczyli ogromną masę wojsk egipskich. Czternasty rozdział. Moglibyśmy czytać od wiersza 9. Jak to Egipcjanie ich ścigają. Moglibyśmy czytać dalej, jak to ludzie. Z jednej strony 10 werset ostatnie zdanie mówi: Wtedy wołali synowie izraelscy do Pana. nieby pięknie, ale dalej czytamy. A do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, abyśmy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom niż umierać na pustyni. Słowa, które wszyscy uwielbiamy, a nie mówiłem? I tych ludzi. Przeprowadza Bóg suchą nogą przez morze. a topi Egipcjan. To jest tak, jakby Bóg położył pieczęć na całym paśmie różnych wydarzeń, o których wiemy. Wiemy, co się wydarzyło w Egipcie. Nie będę przypominał plag i tego wszystkiego, co poprzedzało wyjście. A teraz? Odpowiedział: Jestem z wami. Piękne. Czy człowiek na to zasługiwał? Ja wiem. Znaczy, ja wiem, że nie. Ja wiem, że nie. Niby wołają do Pana, ale tak naprawdę mają w duchu bunt. Ale czytamy: Pan za Was walczyć będzie, wy milczcie. Dlaczego wołasz do mnie? to mówi do Mojżesza. Powiedz synom izraelskim, aby ruszali. Niech. Niech miną ten zakręt i niech zobaczą, że zakrętem jest wyzwolenie. Niech nie stoją na tym miejscu, bo niczego więcej nie zobaczą. Niech idą dalej, a zobaczą wyzwolenie. I stało się. Bóg był z nimi. No wiecie, tak jak patrzymy na historię tego ludu, to wiemy o tym, że były chwile, w których naprawdę nadwyrężali strasznie cierpliwość Pana Boga grzesząc. Otworzyłem sobie. Księgę Ezechiela. Tak, spróbujcie odszukać mniej więcej, kiedy, kiedy żył Ezechiel jako prorok, kiedy działał. Ezechiel kojarzy nam się z czasem niewoli babilońskiej, kiedy Bóg powiedział: Muszą iść do niewoli, a więc zobaczcie, tak jak kiedyś mógł ich wyprowadzić z Egiptu, tak teraz Bóg dalej nie mógł prowadzić ich jako narodu, więc dał ich na jakąś tam Ścieżkę edukacyjną do, 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 Babilonu, do Babilonu, po to, żeby mogli się czegoś nauczyć, żeby mogli zrozumieć, na czym polega więź z Panem Bogiem, żeby do Niego zatęsknili. Ale na tym etapie trudno było im błogosławić. Niemniej, kiedy czytam z 11 rozdziału Księgi Ezechiela, werset 16, to mnie napełnia on ogromną nadzieją, bo jest powiedziane: Dlatego mów. Tak mówi wszechmocny Pan. Chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Wiecie, kiedy przychodzi czas niewoli babilońskiej, tak sobie to wyobrażam, a kiedy przychodzi czas najazdów babilońskich, które to poprzedzają, jest anarchia, jest zamęt, nikt nie wie, co go spotka. Nikt tak naprawdę nie wie, kto rządzi, kto nie rządzi, co się stanie dzisiaj, gdzie idę. Nic nie wiemy. Ale Ezechiel mówi: Ale Bóg wie, że ci, którzy pójdą nawet daleko, a pójdą daleko, to jeżeli będą tylko szukali Pana Boga, to mogą tam, bez murów, skosztować przebywania w świątyni, w której jest Pan Bóg. To jest piękne. Jak powiedziałem, ciągle, ciągle ta myśl jest e, pokazywana. Sam fakt, że istnieje ktoś taki jak Ezechiel, prorok Pana, świadczy o tym, że Bóg jest między nimi, ale słowa, które wypowiada, są tego naprawdę wyjątkowym dowodem. Bóg chce nam ciągle przypominać, kiedy jesteśmy blisko albo kiedy jesteśmy daleko, że naszą wielką szansą jest uznać to, że Bóg chce nam Błogosławić i nas nie odstępuje. Czytam proroka Izajasza pięćdziesiąty siódmy rozdział, bo tak mówi Ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny Duchem aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych W ogóle potrzebujemy czegoś więcej niż obecność Pana Boga w swoim życiu? Zobaczcie, on potrafi nam wtedy wszystko w życiu poukładać. Tego naprawdę potrzebujemy. Tak wspomniałem o Izajaszu, o Ezechielu, Mówiłem o czasach Mojżesza. Kiedy rozpoczynamy czytać list do Hebrajczyków, jest powiedziane wielokrotnie. I wieloma sposobami Bóg przemawiał do Ojców naszych przez proroków. Wielokrotnie. A ostatnio, u kresu dni, przemówił do nas przez Syna Swego, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego Wszechświat stworzył. Ukresu dni przemawia do nas przez swego Syna. I pozwólcie, że sięgnę do początku Ewangelii według świętego Mateusza. Otóż kiedy mówimy o tym przemówieniu przez Syna, to przeczytajmy, jak to się w zasadzie zaczęło. Pierwszy rozdział od wiersza 21 czytamy, a urodzi Syna, i nadasz mu imię Jezus albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko się stało, aby się wypełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Immanuel. Co się wykłada? Bóg z nami. Oczywiście moglibyśmy wymieniać mnóstwo powodów, dla których Pan Jezus przyszedł na ziemię. I to naprawdę byłaby lista prawdziwych, prawdziwych stwierdzeń. Nadadzą mu imię Immanuel, Bóg z nami. Po to przyszedł, żebyśmy mogli po raz kolejny doświadczyć Bożej obecności, chyba jak nigdy dotąd. Wielokrotnie, przez proroków, w końcu przez swojego Syna. Możemy patrzeć na tego Syna, który przyszedł. który próbuje nam pokazać, że nas kocha, że nas próbuje podnieść i pomagać. Wiecie, jak czytamy o tym, ile wycierpiał, ile musiał znieść, to rzeczywiście to słowo próbuje jest na miejscu. Nie było mu łatwo. Ale to, co mnie zadziwia właśnie w Bogu, to to, że On jest z nami i wtedy, kiedy jesteśmy takimi, wiecie, dziećmi, które do rany przyłóż, i takimi dziećmi które się buntują które, które mówią nie kocham cię nie jest to łatwe dla rodziców nie jest to łatwe ale ale ojciec z nami jest po prostu z nami jest chciałbym żebyśmy o tym myśleli jego wielka miłość nieogarnięta miłość która sprawia że w końcu możemy zrozumieć że w końcu do nas dociera że możemy Możemy Jemu zaufać. Historia. Historia piękna, historia, która nas czegoś uczy, ale chciałbym, żebyśmy też myśleli więcej o tym, co dzisiaj. Dzisiaj. Pan Jezus w pewnym momencie swojego pobytu na ziemi powiedział: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga. I we mnie, wierzcie, w domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym Wam powiedział: idę przygotować Wam miejsce. No właśnie, idę. Odchodzę. Później czytamy: Powrócę, zabiorę Was do siebie. Ale od momentu, kiedy odchodzę i do momentu, kiedy powrócę, jesteśmy sami? Kiedy czytamy słowa: Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, to dał, żeby go zabrać? Dał na jakiś czas? Na trzy lata? Ten sam Jezus mówi: Tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Czyli nie odszedł, tak że jest daleko. Nie odszedł tak, że jesteśmy sami. Naprawdę jest bardzo blisko. Jezus mówi między innymi: Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, by był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna, Wy Go znacie, bo przebywa wśród Was i w Was będzie. I dodaje: Nie zostawię Was sierotami. Nie zostawię was sierotami. Różnie układa się nasze życie. Czasami tego Pana Boga, bo tak czujemy, jest blisko, odbieramy go całym sobą, bo tak jest. A czasami przygnieceni różnymi sprawami możemy czuć się za jakimś murem? Czasami czujemy się źle z samymi sobą, bo mówimy: Znowu zawiodłem, obiecywałem, chciałem, starałem się, nawet nie wyszło. Aż tutaj Jan, ewangelista, mówi Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest dobre słowo. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Wiadomo. A jeśli by ktoś grzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. On wie, jacy jesteśmy i jest z nami. Takiego mamy Boga, takiego mamy Ojca. On zna nasze troski, on zna nasze braki, on zna nasze lęki, nasze smutki. I mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie. Kiedy czytam te słowa, to dociera do mnie świadomość, że On wie, jak to będzie. Wiecie, życie chrześcijańskie to nie jest taka sielanka. No właśnie, to czasami jest ten smutek, czasami ta bezradność, to spracowanie. Gdzie można się spracować, kiedy mamy pełne sukcesy po tym spracowaniu, i wtedy jest fajnie. Mówimy, nie, nie ma się czym martwić, warto było. Różnie się kończy nasze spracowanie. Ja Wam dam ukojenie, Jezus mówi: Pójdźcie do mnie. Chciałbym jeszcze nawiązać do innej wypowiedzi. Kiedy kończy się Ewangelia według świętego Mateusza, tam mamy takie polecenie Pana Jezusa, żeby iść na cały świat, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ale między innymi jest powiedziane ostatnie zdanie, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to mi się bardzo podoba, słuchajcie. Bo jak ktoś im mówi iść na cały świat. Nie wiem, jak wy macie, ale. Mnie to przygniata. Ale kiedy Jezus mówi: Jestem z wami po wszystkie dni aż do końca świata, a to mnie podnosi. I wiecie, tak to już jest, że kiedy mówimy o tym zaangażowaniu w misję zobaczcie, co już mówimy o tym, żeby to robić żeby się zaangażować w taki czy inny pomysł. Bóg nam daje swoje pomysły jeszcze każdy coś tam przecież od pana Boga odbiera to co nam se Bóg powiedzieć Otóż ja wiem ze swojego doświadczenia, że kiedy uczę a mam taką okazję żeby uczyć o Bogu ze słowa bożego innych to uczę się sam. W ostatnim czasie mogłem na przykład trochę uczyć studentów tutaj przedmiot, e, jeden z przedmiotów tutaj na uczelni. E, studenci też. Ale ja, ja się do tego przykładałem, słuchajcie. To nie tylko, że zawsze musiałem z Biblii przeczytać wszystko to, o czym będę mówił. Nigdy nie polegam na tym, że przecież mam jakąś tam wiedzę, więc coś tam zawsze im powiem. Nigdy czegoś takiego nie robię. Wszystko czytam. Jakieś komentarze, jakieś dodatki, jakieś książki. Sta... Uczę ich i uczę się sam. Kiedy przyprowadzam, a mam taką nadzieję, że tylko innym ludziom nie pokazuję palcem, tam jest Chrystus, ale że ich próbuję przyprowadzić do tego Chrystusa, czuję się bliżej tego Chrystusa. Sam się czuję bliżej. To jest prosta lekcja. Pamiętam, jak byłem w średniej szkole. I przypominają mi się zajęcia z matematyki. Trudne to były zajęcia. Trudny to był nauczyciel, ale tak się zawsze mówi. Nie, z nim też coś było nie tak. Ale ze mną również, słuchajcie, miałem problemy, więc, więc uczyłem się jak mogłem, aż nie wiem, który to był rok uczenia się. Nagle matematyk wpadł na pomysł. Będziecie sobie nawzajem udzielali korepetycji za darmo. No, tak sobie wyobrażałem, że ci, którzy się dobrze uczą, będą pomagali takim jak ja. A tak sobie szedł przez całą listę, a ja jestem na Z. Więc myślę sobie, no, ciekawe, kogo mi przydzieli. Aż padło Zaborowski. Ty będziesz pomagał jemu. Temu matematykowi pytań się nie zadawało. Więc wysłuchałem, może oczy tylko miałem duże. Ale on zdał, a ja na semestr miałem ocenę wyżej. Chyba tak to działa. Bóg mówi, idźcie na cały świat. Bardzo tego potrzebujemy. Bóg nam nie każe aż tak daleko. Ale to, co robimy dla Boga... Przynosi nam ogromne, ogromne efekty. I chciałbym, żebyśmy naprawdę w takim przekonaniu właśnie podejmowali się i różnych zadań, ale żebyśmy w ogóle potrafili tak właśnie podejmować każdy, każdy dzień życia. Myślę, że przypominacie sobie bardzo dobrze to, co zawarte jest w liście do Laodycei. Nie chcę mówić o całym liście, ale chcę mówić o takim życzeniu, takim. Takim pragnieniu, które gdzieś pod koniec tego listu Jezus Chrystus wyraża, gdy mówi: Oto, stoję u drzwi i kołacze Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ja wiem, że życie ludzi tutaj opisanych musi zostać całkowicie zreformowane. Ci ludzie muszą zacząć inaczej myśleć, inaczej żyć. To jest prawda. Ale Jezus. Żebyśmy mogli w ogóle wystartować, mówi wpuśćmy do swojego domu. Zjemy razem kolację. I nie mów, że o tej porze nie jesz. Usiądź ze mną przy stole, zjedz, i ciesz się, zobaczysz, jak będzie dobrze. Wiecie, jak czytam ten urywek Biblii, to mam świadomość, że Jezus mówi tutaj, zobacz, zaczyna się Twoja wieczność ze mną. Coś się zaczyna i to się nie ma skończyć. Ja nie mówię o wieczności, bo gdzieś tam jest przerwa być może na ten sen twardy, ale też nieostateczny. W 21 rozdziale Apokalipsy, w 22 rozdziale Apokalipsy ostatnie słowa, które chcę przeczytać. To taka propos tej wieczności z Chrystusem. Werset czwarty i piąty mówią i oglądać będą jego oblicze a imię jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lamp ani światła słonecznego gdyż pan bóg będzie im świecić świecił i panować będą na wieki wieków jakoś szczególnie mnie to panowanie nie ekscytuje są obietnice ja wiem i dobre ale Będą oglądać Jego oblicze. Będziesz mógł popatrzeć na Pana Boga. A przecież On dzisiaj mówi: Stoję przy Twoich drzwiach i pukam. Otwórz drzwi. Zjemy kolację. Porozmawiamy. Poznamy się lepiej. Zaprzyjaźnimy się. Wieczność z Chrystusem, wieczność dzisiaj. Zobaczcie, zaczęło się od tragicznego momentu. Gdzie Bóg musiał powiedzieć, Adamie, gdzie jesteś? I tak naprawdę całe nasze życie Bóg chodzi i mówi: Mariuszu, każde imię można wymienić, gdzie jesteś, chodź. Po prostu uwierz, że jestem. W różnych chwilach Twojego życia jestem z Tobą. Nie przyklepuję Twoich grzechów, ale jestem z Tobą. Cieszę się z Tobą, nie zazdroszczę Ci sukcesów. Cieszę się, jestem, chcę Ci błogosławić. Chcę z Tobą po prostu być. Gdyby Pan nie był z nami, niech powie Izrael. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, nie myślcie o tym. Pan jest z nami. I tym naprawdę warto się wręcz ekscytować i, i żyć taką naprawdę niezwykłą myślą, że Cokolwiek się dzieje, nigdy nie będziemy pozostawieni na pastwę, ani przypadku, ani losu, ani złego, bo Pan obiecał, że z nami będzie aż do końca świata. Amen.